Dobry wieczór Państwu. W oczekiwaniu na naszego dzisiejszego gościa, który nie wiadomo dlaczego się spóźnia, rozerwiemy Państwa piosenką, która wprowadzi nas w temat dzisiejszego wieczoru. Prosimy. Panie Stasiu, bufor. Przez pole pieszy pies. O jest, o jest, o jest. Z pagórka bije strój. Ouj, ouj, ouj. W dole kwitnie malina, w polu ćwierka ptaszyna i kwili Maryśka, ta seksu ozdoba. A nam się panowie, do licha panowie, na się coś nie podoba. My chcemy do Europy, panowie. Kupą, panowie, kurtem, panowie. W Paryżu będzie zdrowiej, panowie. Kupą, panowie, kurtem, panowie. Już dosyć boryka i bilet ostryka. Na skrzydła machora, my chcemy do Diora. W końcu bądźmy szczerzy, nam się to należy. Myśmy są ozdobą świata. Jak tur przystojni, z niczego hojni i z brata też kawałka. Jak tur przystojni, z niczego hojni i z brata też kawałka. Nie brak wódki cieplutki, skradli klucz od wygódki. Z godnością to znosi rodzina wątroba. A nam się panowie, cholera panowie, nam się coś nie podoba. My chcemy do Europy, panowie. Kupą, panowie, hurtem, panowie. W Paryżu będzie zdrowiej, panowie. Kupą, panowie, hurtem. Zrydła ma chora, my chcemy do Diora. Albośmy panowie, cholera panowie, albośmy to jacy tacy. Czuj duch, Europo, idziemy do ciebie, my fantastyczni Polacy. Czuj duch, Europo, idziemy do ciebie, my fantastyczni Polacy. Polacy idą, Europo. Halo! Tu jest! Halo, koledzy! Halo! Panie Turecki! Cicho, co tak gębę drze? Ja się chyba pomyliłem! Ale skąd ja na pana czekam? Spóźnił się pana, idziemy na żywo! Co to znaczy na żywo? Czy pani słyszała, jak mnie Turecki potraktował? Jak on śmie! Witamy naszego gościa! Prosimy twarzą do kamery. Proszę pani, Turecki na mnie gębę wyciera. Ja myślałem, że będzie przynajmniej kulturalnie. Gdzie ja siedzę? O, właśnie. Prosimy tutaj. Coś nieprawdopodobne. Albo nie, nie. Może tu będzie lepiej. O. To. Zaraz nie, też nie, bo tu będzie lepiej do kamery. Tu. Dziękuję, tak. Witamy naszego wieczornego gościa. To jest, proszę państwa, nasz wieczorny gość. Ekspert od spraw kultury, może bliżej troszkę, sztuki i wypoczynku. Pan Marek Kondrat. Witamy. Dobry wieczór państwu. Ja już mówiłam, dobry wieczór. I pierwsze pytanie. Dlaczego pan się spóźnił? Proszę pani, lecę prosto z Paryża. Ja przecież wysłałem telegram do dyrekcji. Dyrekcja dostała telegram? Ale panie Janku, no to mnie to może odpalić. Proszę panów do gabinetu. Proszę.
O, przepraszam, panie premierze. Dostałem telegram. Mam pomysł. Stop. Znam Paryż. Stop. Plus język. Stop. Dziewczęta seks. Stop! Dziewczęta, bal. No, próbuję ratować ten kraj na wszystkie sposoby, ale sama pani widzi, co się dzieje. Pani burzy scenariusz, a idziemy na żywo. Kraj na pana bardzo liczy. Tacy ludzie jak pan uratują to wszystko. Pan ma... ten, no... miałam na końcu języka. Esprit? Esprit? Oh. Esprit? Tak jest, esprit de scalir. O, proszę, jeszcze się nie zaczęło, a już mnie wyśmiewałem, jak wszystko w tym kraju. Nie posiada. No właśnie dlatego postanowiliśmy zwrócić się do pana. I pierwsze pytanie. Czy ma pan jakąś koncepcję? Koncepcję? Może i mam. A co wy tu robicie? Kino, teatr, kabaret? A tak po środku trochę śpiewamy. O czym? A różnie. Poruszamy się w tematach współczesnych. Pan nie burzy scenariusz. I wy tym chcecie rozbawić naród? Ja widziałem jedną waszą piosenkę, idąc tutaj do studia. Paru chłopów darło się, że się wybiera do Europy. Tak? No, no tak, to było nasze. Dobre, co? Okropne. Z takim wyglądem, proszę pani, można się wybrać najdalej do Łomży. A poza tym wy strasznie fałszywie śpiewać. Przepraszam bardzo, ale rzadko bywamy w Paryżu. A nasz kraj kochamy. Nie chciałem pani urazić, tylko, że tak powiem, mimochodem. Dawno nie byłem w ojczyźnie. Nie szkodzi. Byle kto mnie nie może urazić. Ale ja mogę panu zaproponować coś bardziej francuskiego. Voulez vous? Pardon? To jest w scenariuszu. Doprawdy? Panie Stasiu, niech pan puści gościowi pompadury. Po mnie choćby potop, daj buzi, markizo. Siry, nie bądź idiota, ciemnieje horyzont. Cóż, że ciągnie ciemność, miłość chce ciemności. Gdy ty jesteś ze mną, wszystko widzę prościej. Źle wróżyły z nieba wczoraj gwiazdy krwawe, bo lot nie ma chleba, bo nie żują trawę. A mnie choćby potop, daj buzi. Och, jeszcze. Sir, nie bądź idiotą, twoje pochoństwo trzeszczy. Jesteś dziś ponura, jak zło wróżbna sowa. Droga pompaduro, grunt się nie przejmować. Lód to czarne szukuje, wyznam tobie szczerze. Nie bardzo pojmuję, skąd ten lód się bierze. Tylko dysharmonia przez ten lód i po co? Ktoś mówił, że oni podobno się rodzą. Mają takie chatki, obyczaje dawne. I w tych chatkach matki, ach, to przezabawne. Gdzieś po wsiach daleko wiodą życie płoche. No to wobec tego pośmiejmy się trochę. Wierzysz w chiromancję, no. A w anioła stróża. Oui. Nasz śmiech poprzez Francję przeleciał jak burza. Bardzo lubię burze i wiosenne deszcze. Pompaduro moja, zaśmiejmy się jeszcze. Już. Przepraszam.
No i co, podobało się, prawda? To jest piosenka, powiedzmy, półfrancuska. Znowu te chłopy. Dziecko, wy jesteście w jakimś rozkroku, poślizgu, jakiś zawierusze. Kto u was rządzi? Pani Suchocka. Zaraz, nie, no pan prezydent. Albo... nie wiadomo. Nie, no to wiadomo, że nie wiadomo, ale w waszej firmie, jak ona się nazywa? Kaba 3. No. Ale zaraz, przecież to ja tu pytam. No dobrze, Kaba 3, więc w tej firmie kto jest? Jakiś szef, menadżer, dyrektor? No, ostatnio dwóch, ale jakby nikogo nie było. Dobrze, dyrekcja jest niepotrzebna, ale jeżeli wy nie weźmiecie się do kupy, to, znaczy w swoje ręce, no to pójdziecie na kuroniówkę. Nie, na pewno nie. Mamy głowę i paru znajomych. Ja też mam głowę i parę znajomych. Turecki! Cicho, Turecki! Cicho! Co się drze? Stało się co? Niech Turecki obleci teatr i zwoła tu cały zespół. Zale, nie wiem. Nie jestem na posługi. Stało się co? Stało się. Mam bardzo ważne informacje. Do jednego wyrzucą, bo tu są półpsychiczni i nie ma z kim gadać. Mnie jako przewodniczącego absolutnie nie wolno wyrzucić je. Teatr, tak? Ale jaki? Jaki teatr, panieneczku? No, koncepcyjny. Koncepcyjny. To jest to. Pytanie, panowie. Panie, czy teatr może istnieć bez dyrekcji? Może, bezwarunkowo może. Może, oczywiście, że może. I to może być nawet ciekawy eksperyment w skali krajowej. O. Mało tego, teatr może nawet istnieć bez artysty. Tak jest. Tak, ale bez koncepcji nigdy nie może. Oni tam teraz dyskutują, chcą zrobić teatr bez dyrekcji, chcą prowadzić demokrację. O matko! Nic nie wiadomo, każdy ciągnie za swoją koncepcję. O matko. Cio, coś mówi. I taka jest moja koncepcja teatru, a ja na taką koncepcję. Proszę pana, a pan mnie może na plecy skoczyć. Ale pan nie może, to ja pana skreślę. A ja pana spalę. A ja pana też. Kuku, cześć, bąbelki. Ale mnie pan przestraszył. Ja tylko na chwilę przerzuciłem się na dzieci, żeby jakoś przeżyć. Ale dzieci nie ma w scenariuszu. I bardzo dobrze. Drogie maluchy, jest już bardzo późna godzina. A która godzina? Zapytamy konia. Muzina. Konik, muzinek, konik, muzinek. Która godzina? Pyta dziewczynek. Kochane bąble, za chwilę zobaczycie i usłyszycie śliczną piosenkę o zwierzętach w wykonaniu cioci Marylki, wujka Drzeka, stryjka Piotrusia, ciotka Janka, Bubuliny i mnie. Pam, param, pam, pim, pim, pim. O jejku, 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 jejku. No już dobrze, dobrze, wcisnę w scenariusz. Panie Stasiu, pan puści rączki do tych dzieciarów. Po co, chlasto, chlasto? Nie mam rączek 11. Ale mam dwie rączki małe. Proszę, jakie śmiałe! Nasz najnowszy program jest oszczędny bardzo. Nim siądziesz na stołek, pierdzi rączki z pracą. Każdą taką łapę obejrzą przez szkiełko. Choćbyś był sam piłat, bierz się za mydełka. Po co rączki? Każdą po kolei. Będzie na brudasów, jak się coś przyklei. Chlastu, chlastu, szczotko. Dbajmy o porządek. Będzie u nas teraz wszystkich rączek żądne. Żądne, żądne, żądne. Zawsze czysta dusza.
dusza. Tam, gdzie czyste ciało. Chcesz mieć ciepły stołek. Szoruj sztopką śmiało. Chodź się cudzym kosztem, czasem brzydko bawisz. Jak masz czyste rączki, śladu nie zostawisz. Po co rączki, z prawa oraz z lewa. Szybciej z tą nauką, bo nas już zalewa. Chlastu, chlastu szczotką, niech się nikt nie leli. Mydła nie potrzeba, naród sam się pieni. Po co rączki, z prawa oraz z lewa. Szybciej z tą nauką, bo nas już zalewa. Chlastu, chlastu szczotką, niech się nikt nie leni. Mydła nie potrzeba, naród sam się pieni. Starczy już tych dzieci. Przez pana wszystko mi się myli. Możemy jechać dalej? Możemy. I pierwsze pytanie. Czy udało wam się wypłynąć na szersze wody dlatego, że nie mieliście dyrektora? Czy dlatego, że mieliście koncepcję? Czy odwrotnie? Każdy miał swoją i każdy był dyrektorem swojej koncepcji. Był to bardzo śmiały eksperyment na skalę światową. Panie Sulecki, idź pan donieść do dyrekcji, że pan Piotr szykuje się eksperymentować z teatrem. Tak jest. Panie dyrektorze. To jest poważny teatr par excellence i jego nie można zapychać dzieciakami, panie dyrektorze. Gówniarze się pobudzili, tak, panie dyrektorze, i teraz za Chiny nie pójdą spać. No i co jest z tym eksperymentowaniem? Dobry wieczór. Proszę państwa, zaprezentujemy nareszcie teatr eksperymentalny. Który wynika z koncepcji teatru greckiego i mojej własnej. Tutaj widzimy, prawda, elementy nowoczesnej dekoracji jako skrót myślowy na Olimpię. Teraz między wyżej wymienioną dekoracją znajduje się chór grecki, bogów, proszę bardzo, bogów, chór bogów. Czy ja jestem Bóg, panie? Eskula, panie. Ja jestem Eskula, panie. Tak. Chór Bogów. Panie Piotrusiu, gdzie ja stoję? Tutaj, proszę bardzo. Oraz chór grecki. Chór grecki. Proszę bardzo. Niniejszy eksperyment polega na tym, że nareszcie pozbyliśmy się dyrektora, który notorycznie i złośliwie podrzynał nam skrzydła. To jest chór, prawda? To jest kubeł, to jest Jowisz, Skulap, to jest były rower, to jest Diana, prawda? Z psem i z łukiem. Na Saturna, co to za grom? Ach, już poznaje to muzyka trąb. To Diana pobudkę swą gra. Nie ma rady, musia jego mać, już do pracy trzeba się brać. Balet, dziękuję bardzo, chór Bogu. Tak. Ziewa. Tak, jest, bogowie wstają z obłoków, obłoki znikają. Spania dość, nie marudzisz tam, zanim pójdziecie na śniadanie. Uszanowanie, złóżcie Dianie, jak regulamin każe wam. Eskulap. Tak, co jestem, co? Panie Turecki, ach, ach, jakie. Ach, ach, jakie drżące ciało. Diano, co ci się stało? Więc posłuchajcie moich słów, ja powiększyłam grono wdów, żałobnych wdów. Na skraju lasu pod tym klonem, tralalarum, tralalala. Co gasi liściem słońca skry, tralalarum, tralalala. Miałam się spotkać z Akteonem, tralalarum, tralalala. O 17:03. O 17:03. 3 dni błądziłam w lesie sama, łez produkując gorzki zdrój. Lecz do tej pory nie ma chama, nie zjawił się Akteon mój. Nie zjawił się Akteon twój. Zatrzymaj się, córko. Jak brzmią pierwsze, ostatnie słowa tej zwrotki? Na skraju lasu, pod tym klonem, tralalarum, tralalala. O, właśnie, to już mi się właśnie zaczyna nie podobać. No jak, posłuchaj, kochana, jakże się może spotykać pod klonem? To jest miejsce właściwie, prawda, dla psów, a nie dla bogini. Bogini się powinna spotykać w jakimś wytwornym miejscu. No proszę, Diana, proszę, chodź tu do przodu, kochana, i ładuj, no.
No, proszę. Nas kraj. Nie, no. Pani Szczęsiu, bo nie pan proszę, zagra, proszę. No ja nie mogę. Z kraju lasu, w miejscu wytwornym, tra-la-la-rum, miałam się spotkać z Akteonem. Tak. Jak to nas wytwornym z Akteonem? To się nie rymuje, to jest dysonans. To ja jest... nie mogę tak śpiewać. Chwileczkę, to jest personans, a zresztą można zmienić imię, prawda? No. Nie ma takiego imienia podobnego. To można dodać nazwisko, na przykład. O, uważaj, kochana. Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, tra-la-la-rum, tra-la-la-la, miałam się spotkać z Janem Pokornym. Cudnie. Cudnie. Teraz połówek, proszę bardzo. Teraz ta poezja zaczyna mi się podobać. O. Mam tylko zastrzeżenie jeszcze co do tego. O, tra-la-la-rum, tra-la-la. Co to znaczy? To nic nie znaczy. No to w takim razie to jest bełkot. Na to miejsce trzeba wstawić jakieś słowa z sensem. Przepraszam bardzo, ja jako eskulap muszę powiedzieć coś z anatomii. Na przykład człowiek pod ciałem szkielet ma. O, człowiek pod ciałem szkielet. Bardzo dobrze, Diana, śpiewaj. Do przodu troszkę. Na skraju lasu, w miejscu wytwornym, człowiek pod ciałem szkielet ma. Miałam się spotkać z Janem Pokornym, człowiek pod ciałem szkielet ma. Człowiek pod ciałem szkielet ma. Nadzwyczajne, wprost nadzwyczajne. Kto się zapisuje do dyskusji ewentualnie? Ja. Proszę, pan Piotruś, ja. Bardzo proszę, ja. Proszę uprzejmie. O. Panie Janie. Uprzejmie prosimy naszych widzów o nadsyłanie listów z propozycjami i z pomysłami do naszego teatru eksperymentalnego. Chodzi nam bowiem o to... A wie pan, my też podobnie eksperymentujemy. Tak, widziałem te wasze eksperymenty. Dlatego chciałem zaproponować coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. Wszystko już było, rzekł Ben Akiba. Kto, przepraszam? Ben Akiba. Nie przypominam sobie. W każdym razie myślę, że znajdę sposób na coś wesołego. Pan nie wstaje, tego nie ma w scenariuszu. Ja mam pytania. Silence! Proszę państwa, chciałem zaproponować nowy styl. Gdzie? Styl, na który czeka cała Warszawa. Ba, cały kraj. Trzeba zrobić rewi. Wielkie rewi. Jak państwu wiadomo, wracam z Paryża, gdzie się trochę wysiedziałem. I widziałem niejedno. To nowe, które nadchodzi, nazywa się... Retro. Oui, voilà, retro. Czy państwo wiedzą, kto to był Jaroszy? Ja coś słyszałam. Przepraszam, można? Proszę. Wegetarianin. Panie Janku, nikt z nas o tym nie ma zielonego pojęcia. Oui. Boże! Strasznie się porozbija. Go pani zostawi, wyzbiera się. Nowy i awangarda. Ciężko torują sobie drogę. Czasem trzeba się porozbijać. O, to ja niestety dziękuję za to nowe. I tu pytanie do pana. Gdzie pan jest? Panowie, ja tymczasem przejmę rolę konferansjera. Tak, jak to, panie dyrektorze, a ja co ze mną będzie? Jako konferansjer jest... Passy. Jak to, panie? Jaroszy, le nouveau style. Czy pani umie po francusku? Tak, ale ja jestem nieśmiała. Czy tu jest ktoś z językiem? Un jour la tendre Annette, le cœur plein de désir, délaissant sa chambrette, a pris bien du plaisir. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Elle croisa Gustave, le garçon très ému, pour lui parler en brave d'amour sur le talus. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Il l'a pris par la taille, l'a pris par le menton. Elle, dans la bataille, prit le frais sur le gazon. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. En cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en volant les noix. Dans cette pire
pirouette, elle eut le cœur troublé. Elle perdit la tête, tout en perdant le pied. Accueilla la noisette et la fraise du bois. Accueilla la noisette et la fraise des bois. Accueilla la noisette et la fraise des bois. Accueilla la noisette et la fraise des bois. Il est question de fraises qui fut volée, je crois. Et entre parenthèses, de noisettes et de noix. Accueillant la noisette et la fraise des bois. Accueillant la noisette et en roulant les doigts. Accueillant la noisette et la fraise des bois. Accueillant la noisette et en roulant les doigts. Oj, no wie pan, to było wspaniałe, brawo! Szkoda, że tego widzowie nie widzieli. Dlaczego? No bo tego nie ma w scenariuszu. Ach, nic nie szkodzi, taka tam szansonietka. Śpiewają tylko tak mimochodem, no tyle, że po francusku. A wie pan, ja też śpiewam w duecie, tyle, że drugi głos. Widziałem, marne. No i po polsku. No właśnie, to jest markament. Tyle, że ja kocham nasz kraj i to jest może moje największe osiągnięcie. A moje największe osiągnięcie to turecki. Zrobiłem z niego prawdziwego światowca. Panie Turecki, niech się pan pokaże. Młodzi, beret. No i co, rozstał się z beretem? No naturalnie. Proszę, jest różnica? Gotowi, oui, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui. Proszę państwa, zapowiadam teraz kolejny numer. Będzie to wesoła pieśń o piwku, które było naprzeciwko. O, dobrze, że mi pan przypomniał. Przelecimy po piwku? Po piwku? A to jest w scenariuszu? A prawda, nie ma. Nie było rozmowy. Ale ja mam szampana. Tylko, że na koniec, jak się wszystko uda. A dlaczego ma się nie udać? Ja jestem świetna, pan też niezły. No, powiedziałem, że na koniec i już. Ale dlaczego na koniec? Teraz ich pan odbije, a ja pana zapytam w tym czasie. Silence. Tam się coś dzieje. To jest parodia, nie teatr. Tu się w tym chamstwie, proszę pana, taka rzecz jak retro nie utrzymie. Widzi pan to towarzystwo? Tak. Sztuka retro wymaga wysokiej inteligencji, kultury uczuć, gry zmysłu. A tu co, proszę pana, barka! Prowincja! Za ścianek! Kartoflisko! Boże, wyrwać się stąd, ja panu pokażę numer klasa. Ach, klasa! Gdzie szampan? Jeszcze nie koniec. Wszystko idzie na żywo. A to co, że tam na żywo? Widziała pani tę rudą zmysławę klasa? No. Jeszcze nie koniec. A tam dali. Tego nie ma w scenariuszu, ale powiem. Sami państwo widzieli, co za kultura. Niby prosto z Paryża, a burak. U nas nie do pomyślenia. No nic. Pożyjemy, zobaczymy. O, już się upił. Ledwo na nogach stoi. Proszę państwa, to co za chwilę państwu zaproponujemy, będzie samym sensem sensu retro. Będzie to retro retr. Super retro. Potem może być tylko nicość, pustka, pardon, gołoleć. To tak jakbyśmy dotknęli nieba i spadli w przepaść. Le ciel est pour vous. Przepraszam bardzo, ja nie występuję. Co to jest za scena? Co to jest za scena? Jeżeli ma być rewi, to muszą być schody. O nie, o matko, no przecież są schody, o matko. Jakie tam schody? Proszę w tej chwili przebudować scenę. Mają wszędzie być schody, pióro, boa, atłasy, wszędzie, wszędzie. Co pani oszalała? Panie dyrektorze, jeżeli ma być super komfort rewi, to dajmy jej te schody. Nie, ale zar, panie dyrektorze, a gdzie będziemy grać, tak? Tutaj. Nie, gdzie? Tu na widowni zrobi się scena. Tak jest, panie dyrektorze. Wyniesiemy krzesła. No dobrze, ale publiczność, gdzie publiczność sobie usiądzie? Panie dyrektorze, ma jeszcze nadzieję, że tu wpadnie publiczność. No jak to, przecież to retro. Wszyscy tego chcą, tego pragną. Zaczynamy nowy styl. Ale tak, ponieważ proponujemy awangardę, mogą być małe kłopoty z frekwencją. Aha, rozumiem. I panie Turecki, proszę wnieść schody na scenę. Oho, tam.
O, zaraz, panie dyrektor, pan widzi, jak ja wyglądam. Ja mam białe rękawiczki, tak? O, i niestety trzeba kogoś nająć, tak? A ludzi nie ma. Tak jest, a ludzi nie ma. Panie dyrektorze, jest takie hasło. Zrób to sam. Dotąd. Chyba wyżej nawet, panie. Chyba tak. Dotąd. Panno Haneczko, najmocniej przepraszam. To było tak przelotne uczucie, że uratowałem nawet szampana. Teraz możemy już spełnić toast. Wszystko zorganizowałem. Teraz już samo poleci. Pożyjemy, zobaczymy. Stop! Jeszcze raz! Żonka w domu czeka, nie naciągaj mnie. Poznaj już z daleka, że urżnąłem się. Kiedyś oczywista, będzie mala czysta. Dziś kufelek piwka starczy nam. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna? Kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Chodź na piwko, na przeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam, z kuflem sam na sam. Seksapil, to nasza broń kobieca. Seksapil, to coś, co was podnieca. Dzięk, styl, szarp, szyk, temat zdobywamy. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Chodź na piwko, naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz ten, że coś nie coś zjem. Tamty marzę radę braci, ja funduję, pan zapłaci. Chodź na piwko, naprzeciwko, chodźmy pić. O, więc dziś rozrywki różne godne, no i czysta. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Cholera jasna. Chodź na piwko, naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam, z kuflem sam na sam. Chodź na piwko, naprzeciwko, jest tam jadzia z czarną żydką. Siedzi jasne, niech się ogasnę, rozweseli nas. Dlaczego serce mi łamiesz? Wiem, że mnie kochałeś. Jakże ci przebaczyć mam, tajdam. Każdy jeden chytrze spędza wolne dnie. Jeden gra na cytrze, drugi twardy żnie. Ruli ludzio stawia, kufry nie zabawia. Co dzień mnie namawia, właśnie tak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech. Widok traci smak. Chodź na piwko, naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam, z kuflem sam na sam. Chodź na piwko, naprzeciwko, jest tam jadzia z czarną żydką. Siedźmy jasne, niech się ogasnę, rozweseli nas. Wiem, chciałabym, no boję się. Chciałabym, no boję się. Próbowała w tym i zbroję się. Iż tu nagle seksapil, to nasza broń kobieca. Seksapil, to coś, co was podnieca. Dźwięk, styl, szarm, szyk, ten was zdobywamy. Nie. Pana zdrowie. W życiu nie myślałam, że zobaczę coś tak wytwornego. To nie to, pani Haneczko. Tu jest za duże chamstwo, jak na tak delikatną rzecz, jak retro. Ale jak na garbatego. Tak, wiem. Sztuka retro wymaga wysokiej inteligencji, kultury uczuć, tak. Gry zmysłów. O, tak. A cóż my tu mamy, za przeproszeniem, bardak, prowincja i kartoflisko? Pardon, to idzie na żywo? Tak, ale tego nie ma w scenariuszu. A. Serce po polsku mocno bije. Tam cię spotykam najczęściej. Tam nam ze sobą najmilej. Nie.
nie zmogła ciebie komuna. Kropidło też nie da rady, jak orzeł szybujesz w chmurach, bo skrzydła masz nie od parady. Dumna i wolna, szumna i pańska, w koronie ze świecidełek, obywatelska, chłopska, hetmańska, szumiesz tam narów na czele. Żadna się ciebie skazanie lima, cenniejsześ dla nas niż złoto. Lata mijają, a ty się trzymasz odwieczna, polska głupota. Ten, kogo palcem skażesz, rusza za tobą w taniec. Choćby już stał przed ołtarzem, ważniejsze będzie powstanie. Szaniec z brylantów wzywany, szarża skrzydlata pod jedniem, spięt pazur bałtem ranem, sam Chrystus narodów nieledwie. Świat się na ciebie zawsze wypinał, a dziś po prostu go nudzisz. Już po komunie padł mur w Berlinie, żyjesz z kuponów od złudzeń. Jak neon świeci korona z cierni, lecz to nie działa już na mnie. Pejzaż po bitwie na tle sztandaru, ułam z dziewicą przy szambie. Witaj Zosieńko, otwórz okienko na dno. A propos, odpowie mi pan szczerze na ostatnie pytanie? Szczerze odpowiem. Ja kocham nasz kraj, a pan? Szczerze? No, lepiej niech pan nic nie mówi, bo mi pan zburzy scenariusz do końca. Teraz zaraz, dlaczego? Silence. I tym optymistycznym akcentem żegnam naszego gościa i przyrzekam, że następnym razem skorzystamy z rad naszego eksperta i damy naprawdę coś wesołego. Dobranoc. Dobranoc. Polityka nam pcha się za rybę i muzyka nie da się zanucić. Człowiek myśli, że się pokolebie, a tu nie ma nadwagi, jak zwrócić. Niby jest to, co grzeje i ziębi, lecz na próżno się każdy napala. Duch wyczuwa, że problem wart głębi, ale ciało by chciało. La, la, la! I refren, i gibamy się. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Jeszcze raz. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Pod trybunę i pod konfesjonał nieporęcznie ze szwagrem zakamszać. Nienapita wątroba jest chora, telewizor też głupio wyłączać. Muszą przecież się znaleźć sposoby, by się naród pobujał jak fala. A tu brak kurtularnej ozdoby. Nie ma życia jak nie ma la la la. I bajeransko kurde flag. La 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 la. O tak. La 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 la. Bezo.
Cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdy nie czuje, co życie mieć sala? Daj pan refren, co nas nie przynudzi. Pointy nie ma. Panie i panowie, siostry i bracia, rodacy, nie może być tak, żeby nie można było. Weźmy się za ręce, jak dawniej, jak nieraz. Siadaj w mgłę, niosęć, oto Polska, działaj teraz, pola! La, 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 la. Prosimy, odstawiamy kieliszki i śpiewamy. La 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 la.